Parszywa 13. Pan tego słowo mówi. Ukończenie. Kurzajże, co to masz? Złoty rocznik się szykuje. Dzień dobry. Wszyscy czekali po prostu. Cześć. Cześć. Mako. Po prawej stronie. Po lewej MK. Dzień dobry, panowie trenerze. Tu są MK. Dwa razy X-Sędzie. Szare zakładamy? Ty XL-kę masz, tak? No. Jesteśmy na pierwszej sesji kursu UEFA B plus A dla byłych profesjonalnych piłkarzy. Jest to kurs skrócony dla zawodników, którzy osiągnęli w polskiej piłce bardzo dużo. Mamy wielu reprezentantów kraju, mamy zawodników ligowych. Jest to kurs przyspieszony, bo oni mają takie doświadczenie zawodnicze, spotkali tylu trenerów na swojej drodze, że tak naprawdę możemy pójść już od samego początku na wyższy poziom. Profesjonalnie wszystko, profesjonalnie przygotowano. Widzę właśnie. Moja podpisana. Podpisane, patrzę. Aż tak to nie, aż tak to nie. Pan trener co mówi? Proszę. Gotowy. Jest moc. Planuję skończyć ten kurs, nie znaczy, że od razu zasiądę na ławce trenerskiej. No jeszcze mam półtorej kontraktu jako piłkarz, więc na pewno go wypełnię, a co później będzie, czas pokaże. Natomiast no, w tak dobrej grupie edukować się i zdobywać wiedzę na temat właśnie trenera to jest coś fantastycznego, no bo niby tą wiedzę się ma taką z doświadczenia boiskową, ale z drugiej strony lustra trochę inaczej to wygląda. A co stracić? Proszę, jaki trener, przyszły trener, kandydat. Gdzie? No przyszedł, nie widzisz? Za tobą był. Wow, no zdecydowanie tak, to jest faworyt. Faworyt numer jeden, nie? Tak jest. Trening mentalny, to jest moja specjalizacja. Jak? Mentalny. Łukasz, to powiedz, co cię... Łukasz do meczu. O, co ci Łukasz sprowadza do Białej Podlaskiej? Co mnie sprowadza? Ten poniedziałek, piękny. Kurs trenerski. Kurs trenerski. Rozpoczynamy dzisiaj. B plus A. Troszkę tam trzeba uzupełnić, tak? W licencjach. Nie no, chcemy się czegoś nauczyć, nie? Przez okres kariery nie było czasu się uczyć, to teraz. Teraz jest ta okazja? Tak jest. Czyli w cudzysłowie powiedziałem. Zaczynacie dzisiaj kurs. I jak to wygląda? 3 dni Białej Podlaskiej, tak? Tak jest. I co jakiś czas zjazdy? Co jakiś czas zjazdy? No najprawdopodobniej co miesiąc na 3 dni. Co miesiąc na 3 dni przez okres? Chyba roku. Chyba roku. I potem licencja UEFA. Tak jest. Taki jest plan. Taki jest plan. Jeśli wytrwamy, jest u nas dużo, jestem ciekawy, ile na koniec właśnie nas zostanie. Mam nadzieję, że mi też się uda dotrwać. Ilu was jest łącznie? Wyliczyliście? Czy... Sławek, ilu nas jest? 14. 13. 13. Parszywa 13. Kto wytrwa? No, na koniec lubisz to. Ale nazwiska mocne, taki powrót trochę jak do reprezentacji. Szatka nawet. Wiesz co, no jak dzisiaj zobaczyłem chłopaków, to mówię, kurde, no z wszystkimi gdzieś się widziałem na boisku, nie? Sparing możemy zagrać z kimś. Jakbyście tak wystąpili gdzieś tam pierwsza liga, no spokojnie, kurczę, myślę, że nawet wyżej, nawet w ekstraklasie. No jakby tak jeszcze Seba wrócił do lat świetności ze swojej umowa, ze swojej, jeśli chodzi o kondycję fizyczną, no to myślę, że w ekstraklasie byśmy się zakręcili w środku tego. Też tak sądzę. No zobacz, tutaj najlepszy lewy obrońca. Lewy obrońca. Panie trenerze, 14 zaczynamy, tak? Tak. Kandydaci na trenerze. Tu mamy bramkę. Tu bramka, bramka już jest zapewniona. Tak, znaczy, jest, no dzisiaj tam tak dostał i poszło. To bym musiał Sebastian powtórzyć, tak? Bo mi to nie przejdzie przez. Pytanie, czy wiesz, czy zdecyduje się powtórzyć. Nie wiem, o co chodzi. No. A, nie, tak. Bramka tu jedzie do nas. Grajna Bożniaka. No ekipa mocna, więc... Jeszcze Benisz to jedzie. Muszę schować to... Benisz. Dziadzia blisko mnie. Benisz. Zaraz mi podkradnę. Benisz to jedzie i zabierze kurs dziadzi. A zobacz, jaki mamy LKS Wyczałkowicz, jaki mam własny tom. No właśnie. Ekipa. Przedstawicielstwo? Obstawę? Bo przedstawicieli ma tu dobry. Myślisz, że ja jednoosobową... Ale wieczysta też nie wieczysta. Też Bóg, tak?
Polska piłka obrośnie znakomitych trenerów. Złoty rocznik się szykuje, po prostu. Złote lato polskiej piłki przed nami. Tak. Na razie mamy więcej sprzętu niż talentu. Obrońcy są razem, wiesz, siedzimy obok siebie. Obrońcy nigdy nie byli potrzebni, wiesz? Czego trzeba zacząć, wiesz? Obrońcy... Oprócz Łukasza Piszka nie widzę tu żadnego innego obrońcy. Co? Całe to spotkanie tutaj jest dla mnie czymś nowym, dlatego biorę to jako całość, nie wybieram sobie, że coś mnie interesuje bardziej lub nie. Fajne dla nas doświadczenie, żeby zobaczyć to, jak to od podstaw funkcjonuje, tak? Jesteśmy teraz na poziomie B plus A i teraz zostaje nam przekazywana wiedza na temat tego, jak to funkcjonuje na kursie B na ten moment i podstawy, które chcemy, żeby później się komunikować między sobą, jak to ma wyglądać. Trenerzy nam przekazują taką wiedzę i myślę, że to będzie pomocne na przyszłość. Materiał szkoleniowy już? Czy dyplom? Ukończenie. Zajrzeć, co tam masz, wiesz? Matesik. Będzie co pisać. Podkładka. A ten PP jest jeszcze tak skończyć, a nie wyjść za mnie? Właśnie jak to ma piłkę w emeryturze, co sobie radzisz? No właśnie, muszę pomału ją zakończyć oficjalnie. A bo oficjalnego nie było, tak? Nie. Zobaczymy, co nas czeka. Łukasz, też zdecydowałeś się na taki kurs, tak? W końcu nadrobić troszkę licencji. Troszkę też po namowach trenera Dawidziuka, ale myślę, że to jest dobry pomysł i... No i będzie na pewno ciekawa przygoda. Jestem od roku na emeryturze, więc już zacząć coś robić. Dlatego pytam po prostu. Więc dlatego zdecydowałem się i tak jak powiedziałem wcześniej, myślę, że to jest bardzo dobra decyzja, bo czas najwyższy skończyć emeryturę i zacząć coś robić. Taki pierwszy krok. Pierwszy krok, dokładnie. Witamy Was na kursie dla byłych profesjonalnych piłkarzy, na kursie, który ma 300 godzin. I tak jak tutaj hasło przewodnie, zaszczyt pociąga za sobą obowiązki, bo na pewno jest zaszczytem dużym być tutaj w tej sali. Jesteśmy w czasie takim, kiedy chcemy coś poprawić w polskiej piłce i kto to ma zrobić? Trenerzy, tak? Bo to jest, można powiedzieć, ten początek. Dziecko przychodzi na trening do trenera, tam się wszystko zaczyna. A jak obserwujesz treningi Marcela, to jakie jako były piłkarz widzisz największe różnice w trenowaniu? Te lata, kiedy ty byłeś młody, a teraz jak to wygląda? No on wcześniej zaczął, no ja zacząłem bardzo późno, on już 7 lat i w zasadzie trenuje 3 lata. Dużo, dużo właśnie jest nacisk na technikę i taką dowolność. I no, otwartość taką jego gry, żeby nie ograniczać go, tylko jak najwięcej dribblingu. I to, co kiedyś ja na podwórku robiłem, to chciałbym, żeby on teraz to robił przy trenerze. I możemy aktualnego trenera odpowiadać na pytania. I w tych chwilach pytań będzie kilka. Zaczynamy. Na spokojnie, tu. Co? Dajesz do centra. To do Tuchela, kurde. Miałem na szczęście okazję trenować pod okiem całkiem niezłych trenerów, którzy na pewno też wywarli wpływ na to, jakim byłem zawodnikiem i jeśli w przyszłości zdecydowałem się na to, żeby być trenerem, to chciałbym właśnie iść w tym kierunku. Pracowałem z trenerem Kloppem, trenerem Tuchelem, trenerem Boschem, Favre. Także to każdy z nich miał jakiś swój pomysł na mecz i myślę, że to też nie ma co kopiować, tylko zawsze znajdzie sobie swoją drogę do tego, jak chce się grać w piłkę, jeśli jesteś trenerem i jaki model gry pasuje tobie najbardziej. Spoko, fajna grupa, dużo się dzieje, jest trochę śmiechu. No, dużo edukacji, dużo fajnych takich nowinek, takich, o których no, może gdzieś słyszeliśmy, ale nie widzieliśmy, jak to działa, jak to wygląda. Mamy tego teraz czas dotknąć. Także czas mija przyjemnie.